mną! Marsz! Proszę wójta gminy o uroczyste przekazanie kluczyków wozu bojowego dla OSP Kościniewicze. Tak mogą te wozy pobogosław ten samochód, który będzie służył naszym strażakom w ratowaniu życia ludzkiego i dobytku. W 1927 roku, gdzie uległo spaleniu kilkanaście budynków, zaczęto myśleć o powołaniu straży pożarnej. W roku 1930 kilku mieszkańców Kościeniewicz postanowiło utworzyć straż pożarną, mającą na celu dbanie o ochronę przed pożarami, a w razie konieczności gaszenie pożarów. Założycielami straży byli Kowaluk Bronisław, Brodski Piotr, Marchalewski Piotr, Nowak Józef, Boguszewski Józef, Neścioruk Grzegorz, Banzarewicz Aleksander, Wójtowicz Stanisław, Bajgus Michał. Pierwszym naczelnikiem został Nowak Józef, który pełnił funkcję do wybuchu wojny. W skład zarządu wchodzili Boguszewski Józef i Neścioruk Grzegorz. Przed wojną, staraniem zarządu, w 1935 roku rozpoczęto budowę remizy strażackiej, którą ukończono w 1937 roku. Wyposażeniem straży w początku jej istnienia były bosaki, wiadra i tłumice. Organizowane były warty nocne, aby odstraszyć podpalaczy, dlatego że niektóre pożary wiązały się z podpaleniem. Do straży należało 21 druhów. Przed II wojną światową strażacy otrzymali ręczną pompę do tłoczenia wody, która jest do chwili obecnej w naszej jednostce. W czasie wojny został zastrzelony przez Niemców Nowak Józef, a działalność straży nie była tak aktywna jak przed wojną, bo działalność organizacyjna była zabroniona przez Niemców. Po wyzwoleniu, pomimo że oficjalnie nie było organizacji strażackich, to jednak straże istniały. W Kościeniewiczach do starszych strażaków, którzy należeli przed 1939 rokiem, zaczęli dołączać młodsi koledzy, m.in. Michał Stefaniuk, Marczuk Mieczysław, Mikołajczuk Jan, Maksymiuk Walerian. Pierwszym powojennym naczelnikiem był Kowaluk Bronisław, prezesem Boguszewski Józef, a w zarządzie był również Chazan Franciszek. Strażacy z Kościeniewicz brali czynny udział w gaszeniu pożarów, jak również w zawodach powiatowych zajmowali czołowe miejsca, za co otrzymywali dyplomy i nagrody. Między innymi pierwsze ubrania bojowe otrzymali w nagrodę za zajęcie czołowego miejsca w zawodach powiatowych w Białej Podlaskiej. Pierwszą pompę strażacy z Kościeniewicz otrzymali w 1958 roku wraz z kilkunastoma wężami. Była ona bardzo pomocna przy gaszeniu pożarów, głównie lasów, które były bardzo częste w tamtym czasie. Strażacy brali czynny udział w czynach społecznych, do których angażował prezes OSP Maksymiuk Walerian oraz naczelnik Sęczyk Stanisław. Postanowiono wybudować czynem społecznym przy pomocy gminy remizo świetlice, bo stara drewniana była już bardzo zniszczona i remont stawał się nieopłacalny. W 1970 roku powołano z grona strażaków komitet do budowy murowanej remizo świetlicy. W skład komitetu weszli Maksymiuk Walerian, Sęczyk Stanisław, Mazur Józef, Chazan Jan, syn Jana, Marchalewski Marian, Makarewicz Józef. W 1970 roku wykonano projekt budowy, natomiast prace budowlane rozpoczęto w 1971 roku. Większość prac była wykonana czynem społecznym. Większa część drewna potrzebna do budowy też była dana przez mieszkańców Kościeniewicz, którzy poparli inicjatywę strażaków i też starali się pomóc przy budowie tak potrzebnego budynku. Uroczyste oddanie do użytku remizo świetlicy odbyło się w czerwcu 1974 roku. Przy tej uroczystości otrzymaliśmy drugą motopompę, bardziej wydajną, oraz kilka mundurów wyjściowych. Po oddaniu nowej remizo świetlicy zaczęli wstępować do jednostki młodsi ochotnicy. Jednostka liczyła w 1976 roku 36 druhów. W dniu 8 stycznia 1980 roku zrezygnował z funkcji prezesa po ponad 20-letnim pełnieniu tej funkcji Maksymiuk Walerian.
Wybrano nowy zarząd, w skład którego weszli Mazur Józef jako prezes, Sęczyk Stanisław naczelnik, sekretarz Kłakowski Jan, skarbnik Makarewicz Józef, który pełnił tę funkcję poprzednio przez kilkanaście lat. Gospodarzem wybrano Chazana Jana, syna Czesława. Strażacy z Kościniewicz brali udział w wielu czynnych społecznych, głównie przy naprawie i budowie dróg. Dbali również o ochronę przeciwpożarową w podległych miejscowościach, to jest w Kościniewiczach, Wólce Kościniewickiej i Janówce. Nie poprzestawali na tym, aby spocząć po wybudowaniu remizu o świetlicy. W świetlicy organizowano często zabawy taneczne, różne uroczystości szkolne i państwowe, jak również wesela. Zaczęto myśleć również o obchodach rocznicy 50-lecia powstania OSP. Jednak z różnych przyczyn, głównie finansowych, nie udało się tego dokonać. Dopiero w dniu 17 grudnia 1983 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym podjęto uchwałę o podjęciu starań, aby nowo wybrany zarząd w składzie Jan Chazan, syn Czesława, prezes Sęczek Stanisław, naczelnik, Soćko Henryk, zastępca naczelnika, Kłakowski Jan, sekretarz, Makarewicz Józef, skarbnik, Raczyński Józef, gospodarz, starał się doprowadzić do uroczystości 55-lecia Straży Pożarnej w Kościniewiczach. Miejscowa ludność włączyła się do pomocy przy zorganizowaniu uroczystości. Wsparcia finansowego udzieliła również gmina w Piszczacu i w dniu 16 listopada 1986 roku, choć z rocznym opóźnieniem, odbyła się uroczystość 55-lecia Straży Pożarnej wraz z wręczeniem sztandaru dla jednostki. Przy okazji tej uroczystości wielu strażaków otrzymało odznaczenia strażackie. Jednostka otrzymała nową pompę wraz z kilkoma wężami oraz 12 mundurów wyjściowych. Problemem był brak samochodu, dlatego w tamtym okresie motopompa była włożona przyczepką lub dwukółką przyczepioną do ciągnika. Trudno było zorganizować się i dojechać na czas do pożaru bez samochodu. Pozytywnym zjawiskiem było to, że na terenie działania jednostki tych pożarów nie było. Kilku młodszych chłopaków z naszej jednostki zgłosiło chęć do wstąpienia do OSP, gdy dowiedzieli się, że jest szansa otrzymania samochodu Żuk. Dlatego, że w gminie tylko nasza jednostka była przez cały czas jej istnienia, choć stażem nie należy dla najmłodszych, była jednostką typu M. W dniu zorganizowania jubileuszu 75-lecia, to jest 16 października 2005 roku, nasza jednostka liczyła 34 druhów. Otrzymanie samochodu Żuk umocniło działalność Straży Pożarnej w Kościniewiczach i zachęciło młodych strażaków do przejęcia pałeczki po wielu starszych, będących już w wieku emerytalnym druhów. Należy nadmienić, że Żuk umożliwił wcześniejszy dojazd do miejsc pożaru. Jednostka została doposażona w sprzęt, głównie węże. Kilku młodych strażaków brało udział w kursach szkoleniowych. Mając samochód, druhowie brali udział nie tylko przy gaszeniu pożarów, ale także wjeżdżali do zdarzeń losowych, powalone drzewa, wypompowywanie wody. Ponadto zawsze uczestniczyli w zawodach gminnych lub międzygminnych. Mieli już czym dojechać. Mając nowy samochód Star, który otrzymaliśmy w 2012 roku, druhowie z Kościniewicz kilkakrotnie w ciągu roku wyjeżdżali do zdarzeń losowych. Do jednostki wstąpiło kilku młodych. Na dzień 25 stycznia 2014 w jednostce było 43 druhów. W dniu zebrania 18 lutego 2017 roku jednostka liczyła 53 strażaków, 47 mężczyzn i 6 kobiet. W następnych latach, to jest 2016-2021, jednostka liczyła od 51 do 53 druhów, w tym 7 kobiet. Zmieniły się tylko stany osobowe. W miejsce druhów, którzy zrezygnowali, wstąpili młodsi. W 2021 roku, podczas akcji gaszenia pożaru lasu w Matiaszówce, nasz wysłużony Star odmówił posłuszeństwa. Naprawa stała się nieopłacalna, dlatego mający ponad 35 lat wóz bojowy został zezłomowany. Staraniem druhów z OSP Kościniewicze przy wsparciu gminy zakupiliśmy dla naszej jednostki samochód Renault. W jeszcze dobrym stanie. Nadmieniam, że za pobierany ekwiwalent za udział w różnych zdarzeniach druhowie nie wzięli sobie żadnej złotówki. Wszystko przeznaczone jest na wyposażenie jednostki. Dodatkowo były robione również składki pieniężne. Nasi druhowie w okresie posiadania samochodu brali udział kilkadziesiąt razy przy różnych zdarzeniach. Mając obecny samochód, zawsze będą gotowi na każde wezwanie do pożaru, wypadku lub innego zgłoszenia wymagającego pomocy. Obchodząc dzisiaj 90-lecie jednostki, połączonej z otrzymaniem nowego sztandaru ufundowanego przez prezesów firm budowlanych Pawła Nieczyporuka i Czesława Nieczyporuka z Białej Podlaskiej, zmobilizuje to młodszych do wstąpienia do OSP, choć wiemy, że obecnie nasza miejscowość się wyludnia i będzie o to trudno, aby zwiększyć stan osobowy jednostki. Z naszego miejsca możemy zapewnić, że nowy wóz, nowy sprzęt
nie będzie bezczynnie leżeć w wozówce, bo zawsze, gdy będzie taka potrzeba, będziemy gotowi nieść pomoc. Gratuluję serdecznie nowego wozu strażackiego, gratuluję serdecznie nowego sztandaru. Mam nadzieję, że właśnie, tak jak tutaj było powiedziane w historii, przedstawieniu historii OSP, pod tym nowym sztandarem będzie się gromadziła młodzież, będą nowi strażacy. To jest przepiękny jubileusz, to jest wasza ciężka praca. Stanowicie jedną wielką wspólnotę. Potraficie się zorganizować. Macie tradycję przedwojenną. Dziękuję wam za to, że kultywujecie tę ciężką pracę, ten wysiłek, ten dobytek i ten przepiękny obiekt. Chciałbym odczytać w imieniu prezesa zarządu oddziału powiatowego ochotniczych straży pożarnych pana starosty powiatu bielskiego Mariusza Filipiuka list skierowany do dzisiejszych jubilatów z okazji 90-lecia istnienia. To nie tylko te 90 lat jako jubileusz, ale samochód, który będzie wspierał nie tylko gminę, ale także powiat. Sztandar nowy, pod którym będziecie mogli rozwijać swoje umiejętności. Widać, że kolejne jubileusze przed wami. Dużo młodych strażaków jest w jednostce, a to rokuje tylko tym, że ta jednostka będzie prężnie działać. Chciałbym wam też podziękować za niesienie pomocy dla swojej miejscowości Pieszczeniewicze, dla mieszkańców całej gminy, jak i również powiatu. W imieniu Rady Gminy Piszczac i mieszkańców naszej gminy chciałbym wam podziękować za te 90 lat zaangażowania w akcje, podczas których ratujecie życie, zdrowie i mienie mieszkańców naszej gminy. Moi drodzy, 90 lat to oczywiście, jak już moi szanowni przedmówcy wspomnieli, długi okres czasu, piękna historia, piękne dokonania i wspólne sukcesy. Sukcesy tych, co byli kiedyś, poprzedników, tych, co byli niedawno i tych, co są i będą następni. Ja tak sobie przypominam sytuację z życia zawodowego wójta, a są to sytuacje czasami przewidywalne, które przyprawiają o szybsze bicie serca, jak na przykład zbliżające się wybory. Wtedy tak miesiąc, dwa przed wyborami człowiek zaczyna o tym myśleć i tętno jest wyższe, ale są też sytuacje, które się nie przewidzi, jak na przykład nieprzewidywalne wydatki. I takim właśnie wydatkiem był ten oto tutaj wóz strażacki, który właśnie dzięki Radzie Gminy z panem przewodniczącym na czele udało się zakupić, ale także to jest przede wszystkim wasz sukces, wszystkich tutaj strażaków zgromadzonych.